Hej, siam wszystkim, tu Kamruz, witam was w kolejnym odcinku, który zagrajmy w The Binding of Isaac Afterbirth. Moi drodzy, dzisiaj sobie zagramy, myślę, że... Isaaciem? Czy mnie? Zagram sobie dzisiaj Isaaciem, mam ochotę pobawić się kosteczką, ale tym razem bez Sida. Tym razem bez Sida zagramy Let's Do It! Let's do it. Mam taką ochotę. Dzisiaj mam ochotę sobie tak pograć casualowo, bez pewności na to, że podejdzie nam jakieś super przegięte podejście. No i przede wszystkim też zależy nam na tym, żeby, żeby dostać, ewentualnie dostać, uwaga, opa. Dzięki. Żeby ewentualnie dostać te trzy potrzebne itemy, które potrzebujemy do zdobycia pełnego achievementu. Tutaj, jeżeli postawię bombę, chyba nie dam rady rozwalić kamyczka, co nie? Więc nie będę ryzykować. Połowę Soulhearta mamy. O, proszę, kolejny kamyczek, dobra. Rozwalmy ciebie. O, udało się. Bez oberwania, udało się. Pierwszy raz chyba udało nam się wyminąć tak przeciwników. Zawsze chyba obrywałem od nich. Kiedy próbowałem właśnie takich wyrolować. A tu proszę, dwa razy Soulheart, ok, kolejny stage ma właściwie gwarantowanego Devil Deala. Z drugiej strony bardzo bym chciał w dużej części nie wziąć Devil Deala, tylko pójść do Angel Roomu. Dlaczego? Ponieważ jeden z itemów, którego potrzebujemy, znajduje się w Angel Roomie. Tak, ten item, który umożliwia nam nieśmiertelność w momencie, kiedy przytrzymamy go. To ze wstrzymywaniem oddechu, tego itemu nie mamy. Tak mi zresztą powiedzieliście. Ile w tym racji? Nie mam pojęcia. Chodźmy do Treasure Roomu. Wpierw zanim zawalczymy z bossem. Więc bardzo nam zależy na Angel Roomie, z jednej strony. A z drugiej strony... czego potrzebujemy? Potrzebujemy jeszcze Little Chaba. Little Chada, nie wiem jak się nazywał. I potrzebujemy jeszcze Marku. Który jest bardzo niefajnym itemem, ale no cóż. Jak będzie, podnosimy. Teraz przypominam, że achievementy się zaliczają. Ponieważ nie gramy właśnie na Seedzie. Na Seedzie się nie zaliczają. A tutaj tak. Opa. Mamy baterię. Bateria może się de facto bardzo przydać, biorąc pod uwagę, że mamy kosteczkę. Zdecydowanie bardzo się może przydać. Więc chodźmy, szukajmy. Najpierw Treasure Room. W Treasure Roomie są bardzo istotne przedmioty. W porównaniu do bossu. Do walki z bossem. W Treasure Roomie jest dużo więcej synergii. Przede wszystkim są dwa z trzech potrzebnych itemów dla nas. Więc, no cóż. Hopa. Zdjęty, zajebiście. Co dostaniemy? Familiar, który kupuje atak innego familiara. Nie dzięki. Manilku Power. Wezmę. Lakab, dziękuję. Zdecydowanie wezmę Manilku Power. Czy więcej pieniędzy, tym większe obrażenia. To jest bardzo okej, bo faktycznie wtedy pieniądze są przydatne w dełąpi w górę. Po tym, więc... Jak najbardziej. Weźmiemy sobie baterię, bo może będziemy chcieli rolnąć coś po walce z bossem. Może zobaczymy. Może, nie mam pojęcia. Zobaczmy. Chaos byłby też bardzo fajnym itemem ogólnie. O! Obrażenia! Też rozwalmy to, już jak jesteśmy w tym miejscu. O! Obrażenia! Nice! Tuż przed walką z bossem, pięknie. Ojojoj. Oni są niefajni. Znaczy ten bardziej blady jest niefajny, ponieważ... No właśnie... O, uwaga! Leci na nas, tak bardzo chamsko, bardzo wrednie. Dobra. Zdjęty. Jak ta pierwsza połowa była zdjęta, to reszta już jest easy. Ten Larry podąża randomowo, ale nie jest taki niebezpieczny. Nie przyspiesza ani nic. Pięknie. HP up, how about nope? I yes! Mr. Dory! Dostaliśmy dwa razy Soulheart i przede wszystkim dostaliśmy... Tearsy. Tears up. Świetnie, świetne, 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 świetne. Bardzo fajnie. Będziemy mieli teraz cały czas wzrastające obrażenia dzięki coraz większej ilości golda, przypływowi gotówki. To jest super. Mamy fajne tearsy. Jest to bardzo dobre. Mógłbym się połasić o Angel Room, de facto. Mógłbym się połasić. Może się trafi ten item, którego potrzebujemy. Myślę, że naszym celem będą Angel Roomy bardzo, bardzo, bardzo. Mamy dobry start. Nawet bardzo dobry start. Jest to jak najbardziej okej. Okay. No, myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie tak. Uwaga, spokój, spokój. Dobra, pięknie. Mamy klucz, wejdźmy tutaj do pomieszczenia. I tutaj dostaliśmy możliwość zdetonowania siebie. Wspaniale, ha. Nie, nie wspaniale. Zajrzyjmy tutaj, może nie będzie... Jest niebieski kamyczek. Rozwalimy go i będziemy mieli dostęp do skrzynki. Wow, bomba.
A tworzę to, bo czemu by nie? Bob's Brain, how about fuck you, bang. Dobra, nic ciekawego aktualnie. Jedna z części Bobu. Chłe. No ale tak czy siak. O, więcej bomb, to mi się bardzo przyda aktualnie, ale jest ciemno, ja pierdzielę. A, poszło won. Mogę odpowiednio wykorzystać jego bomby, żeby zdobyć tutaj tą jedną bombę więcej. Okej. Okay. Chamsko odbiłem. Przecież wiem, że u góry nie będzie sekretu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, 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 o. No, nie wyszło. No, niestety nie wyszło. Trudno. I tak mamy dodatkowy plus do bomb, więc jest okej. Okay. Mamy trzy bomby, jest to jak najbardziej dobre. Tutaj sekretu nie będzie, ale wejdźmy, bo możemy znaleźć... O, Curse Room. Okej. Okay. Przyjmę. Przyjmę. Gdzie jest ten pieprzony pająk? Nie widzę tego. A jego tutaj nie ma. Tu jest, okej. Okay. Opa. 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 Jee, pięknie. Dobra, wejdźmy tutaj. Może coś ciekawego wyleci. Na przykład troll bomba i oberwałem właśnie od przeciwników, dobra. Wróćmy się. Mamy możliwość rolu. W ogóle czego ja szukałem? Bossa chyba, nie? Chyba tak, bo w treżurumie byliśmy. Do sklepiku zamiaru mam nie wchodzić. Nie mam zamiaru wchodzić. Dobra, wejdźmy tutaj, rolnimy. Mom's knife! O mój Boże, okej, biorę. Zajebiste. Jeja, myślę, że mogę stracić jedno życie i podnieść baterię jeszcze. Ale najpierw poklirujmy pomieszczenia. To jest ciekawe. To jest aktualnie bardzo ciekawe. Mógłbym się podranić i mieć de facto szansę chyba na Angel Room. I to by było bardzo fajne. Klucz, dziękuję. Co prawda te listy, które podnieśliśmy, już nam teraz gówno dają. No bo mamy nóż, ale... Dobra, przede wszystkim wrócę się po tą baterię. Bo może być dobry roll w Devil Roomie. Chociaż nie za bardzo bym chciał brać Devil Roomu, ale... Ale, ale, ale... Może być coś ciekawego. Zresztą tą baterię tak czy siak wezmę. Aktualnie tutaj może być sekret? Nie, nie ma. Dobra, przejdźmy szybko. Weźmy. Okej, okay, straciłem życie, niestety. Życie! Chodźmy do góry. Jak nie, to rolniemy sobie Bob's Brain, będzie spoko. Tutaj mógłbym użyć bomby. Tutaj powinien być sekret, dokładnie. I dzięki temu dostałem większą ilość bomb. To jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo fajne. Yep. Dobra, dziękuję. 5 bomb, jesteśmy na plus. Chodźmy więc. Mógłbym wejść do sklepiku również. Z ciekawości zobaczę coś w sklepiku. Bo jest szansa. A to już jest ciekawe. Zróbmy tak. Humble Bundle, jakby nie patrzeć, jest kurewsko, kurewsko, kurewsko ciekawy. Rozwalmy tutaj te kociołki. Wiecie co? Chyba bezpieczniej będzie rozwalić maszynę do dotacji, tak naprawdę. Bo hajs nam się zwróci, definitywnie nam się zwróci. Okej. Okay. Dokładnie. Opsa! I teraz dokładnie możemy zrobić nad Perpetuum Mobile. Znaczy nie możemy, nieważne. Aktualnie chcę zobaczyć, co jest jeszcze w tej karcie Tarota. Bo jest czerwona, to ja lubię czerwone kolory. I lubię te karty Tarota. Bierzemy Joker, zajebiste. To jest aktualnie bardzo dobre. Dla nas. Bardzo się cieszę, że kupiłem. Co prawda nie mam bomb, ale... Myślę, że przeżyję. Opa. Epa. Słyszę samolot za oknem, mam nadzieję, że mnie nie słyszycie. Wejdźmy wpierw tutaj. I dostaliśmy aktualnie. Au. Stop, please. Poświęcę te życia. Hopa, rolniemy. Jej, jesteśmy zajebisty item. Co to? Tears up, super. O, nie, dostaliśmy super zajebisty item. To było pierwsze. Zajebiście. Jeżeli przytrzymamy atak, to pojawi się taka czarna plama. Jeee! Która zadaje bardzo dużo obrażeń. I de facto nie zrobiliśmy żadnego dealu. Co też jest bardzo, bardzo dobre. Dlaczego? Ponieważ mamy dostęp do Angel Roomu! A najlepsze jest to, że mamy dostęp również do Jokera. Najgorsze jest to, że maszyna do dotacji się zacięła. To jest bardzo bolesne. Niestety. Ponieważ nie będziemy mogli sobie zwiększyć szansy na Angel Room. Inaczej niż za pomocą Sacrifice Roomu. Wejdźmy tutaj, jedna skrzynka. Aktualnie, otwórzmy, mamy nóż, to się szybko będzie clearować.
Dokładnie. A dostaliśmy troszkę obrażeń. Przede wszystkim z zasoby. Szkoda, że nie bomby, no ale nie można mieć wszystkiego. Auć. Dobra. Wow. Jokera użyjemy, jeżeli nie pojawi się bazowo. Devil Deal bądź Angel Room. Hopa. I najlepsze jest to, że możemy rolować itemy w Angel Roomie. Nie zapominajmy o tym. Możemy rolować. Aktualnie mogę rozwalić anioła, żeby zdobyć kluczyk, ale nie podniesiemy tego klucza. Będziemy mieli wyjebane. Będziemy mogli zrobić podwójne rolowanie itemów w Angel Roomie. I to jest bardzo dobre. Z drugiej strony kluczyk też jest dobrą opcją, ponieważ oczywiście zwiększa nam szansę na kolejne Angel Roomy. Nie zapominajmy o tym, to też jest bardzo dobre, ale wciąż, tak czy siak. Hopa, hopa. Okej, dostałem pilsy, co to daje? Speed up, dziękuję. I znaki zapytania, mech. No ale tak czy siak, range up, nie wiem czy mi się przyda, ale przyjmę. Góra, góra, o, mam już bomby, nie zauważyłem nawet. W ogóle ten, ta kula, ten okrąg właściwie, nie kula. Jest świetne, jest świetna, jest naprawdę super. Bo to nam daje niesamowitą ochronę dla przeciwników, którzy no mają bliski zasięg do nas czy coś. Opa, pięknie, wejdziemy tutaj. Podwójna bateria jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobra. Podwójna bateria jest naprawdę dobra, zwłaszcza, że chcemy zrobić ten place z rolowaniem itemów w Angel Roomie. Jakby nie patrzeć. Więc to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobre. Bardzo, bardzo silne. Będziemy mieli podwójny roll. No, to jest bardzo silne. Co to jest? Two of Spades? No, może i my będziemy mieli więcej kluczy, czemu by nie? Why not? Znaczy musimy mieć też nadzieję na to, że ten, że wyleci item w Angel Roomie, bo może nie wylecieć. Jeżeli nie wyleci, zdobędziemy sobie po prostu kluczyk z aniołka. Tak po prostu, żeby kolejne zwiększyć szanse na kolejne Angel Roomy. A jeżeli podleci jakiś item, będziemy rolować. To jest mój plan. To nam w pewien sposób zwiększy właśnie szansę na speed up, przyjmę. To nam właśnie w pewien sposób zwiększy szansę na zdobycie tego, czego potrzebujemy. Więc okej, myślę, że możemy walczyć. Nie byliśmy w treasure roomie, ale bardziej nam zależy teraz na tym bossie. Właściwie na rozwaleniu go bezstratnie. Dobra, Angel Room jest! Nie pojawił się. Ale możemy się teleportować. Zróbmy to. Jest Angel Room. Dodatkowo to jest item, który jest totalnie bezużyteczny dla nas, kiedy mamy nóż. Ponieważ zmienia nasze pociski. Zmienia nasze pociski na takie, które mogą zadać holy damage. A my nie mamy pocisków, mamy nóż. To nie działa. Więc nie chcemy podnosić ani tego, ani kluczyka, który wyleci. Znaczy kluczyk bym z chęcią podniósł, ale nie chcę. O! Ponieważ możemy rolnąć podwójnie. Podwójnie możemy rolnąć, to jest dobre. Opa. Dobra, zdjęty. Więc let's do it, hopa. Aktualnie Sacred Heart jest zajebisty, jeśli chodzi o obrażenia, więc z chęcią go wezmę. Aktualnie te karty dają nam... Te itemy dają nam latanie... To wezmę, to jest zbyt dobre, co nie? To jest zbyt dobre. To jest zdecydowanie zbyt dobre, żeby nie brać. Ale czy chcę wziąć latanie i HP up, czy wolę to rolnąć? Chyba wolę to rolnąć. O Boże, Godhead. Znaczy, nie mam innej możliwości rolu, więc wezmę. Ogólnie jestem bogiem, uświadom to sobie. Wezmę sobie to, bo czemu by nie. Dostanę parę rzeczy. Retrovision, The Tower. Aktualnie nie byliśmy jeszcze w treasure roomie, więc chęcią do niego zajrzę. Aktualnie to jest bateria. No, nie ogarnę, że to jest bateria. Burdur. Mogę nie brać na tego budowa. Tak czy siak. No cóż, całkiem dobre itemy nam podeszły. Co prawda nie takie, jakie... Nie ten item, którego oczekiwałem. Ale... to rolne to jest takie sobie. O mój Boże, to nie jest lepsze. Czy mogę wejść do sklepiku i kupić baterię? Chyba mogę. Nie pamiętam. Wyjdziemy, zobaczymy. Nie chcę mieć tego double body. Raczej nie jest za dobry. Tak czy siak, jestem bogiem. Z Sacred Heartem. No, to można uznać jako całkiem niezły... Całkiem niezłe podejście. Okej, okay, mamy możliwość kupna tego. Zajebiście. W sumie rozwalę to, bo mogę. Dzięki. Totalnie bezużyteczne. Czyli tak, nasz nóż jest sam naprowadzający. I zadaje on w pizdu obrażeń. Ja, brzmi jak plan. Soy milk. Jak to kuźwa działa? Nie wiem, ale wezmę. To działa? Nie, to chyba nie działa. To chyba nie ma żadnego efektu. Nie wiem, może się mylę.
Rozwalę to, bo mogę. Mam tyle bomb, że to nie jest problem. Aktualnie chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Tak. Niepotrzebnie obrywałem. Chcę... Kuźwa mać. O mój Boże! Chciałem znaleźć... Dobra, tej oberwę. Dokładnie. Chciałem znaleźć... Jak to się nazywało? Sacrifice Room. To chciałem znaleźć. Ale nie znalazłem. Więc lecimy do bossa. Lecimy do bossa. Sacrifice Room teraz by się przydał, bo... Te kluczyki by mogły się przydać aktualnie, bardzo mocno. Retrovision nie. Wezmę to, nim to daje, ale... Wezmę? Nie wiem, wezmę. Tak już jak jest, mamy wpis do dużo obrażenia, więc jest fajnie. Jest bardzo fajnie pod tym względem. Okej, okay, dużo pieniędzy. Co mi zwiększy obrażenia oczywiście. Biorę. Może nie dużo pieniędzy, to nie było jakoś specjalnie dużo, ale... Lepsze jest to, że Sacred Heart dał nam i w ogóle Godhead dały nam samoprowadzające pociski. Więc teraz ten czarny okrąg po prostu bardzo fajnie bije przeciwników. I to jest bardzo elo. Więc możemy to naładować. Nie weszło tak jak chciałem. Możemy to naładować. Ach. Baterię zostawimy. I wszystko oberwie w zasięgu. Dokładnie w ten sposób. Świetny removal. Świetny removal, świetna synergia. Wejść tutaj, wejdę, czemu by nie. Hopa. Hopa. Okej. Okay. Hopa. Zostanę. Więcej kluczy, więcej wszystkiego. Dobra, dziękuję. Mógłbym zdobyć więcej bomb aktualnie, ale nie chce mi się. Uuu, spokojnie, challenge, spokojnie. Wejdźmy tutaj. Hagalas, Destruction, The Sun, okej. Okay. Hierophant. Użyjemy, czemu by nie. Berkano. Chyba teraz zostawić sobie chyba Hagala, z Destruction może się przydać. A już dostaniemy jakieś pomieszczenie z nie wiem czym. Z czymś, ooo! Curse of the Blind, to mnie nie cieszy. Speedball, no taki sobie. Tak jest sobie aktualnie, no ale skąd mogłem wiedzieć? Skąd mogłem wiedzieć? Opa, jeszcze raz. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Bang, bang. Zdjęty, dobra. Coś wyleciało, sprawdźmy. Ach, nie wejdziemy tutaj nawet, nie mam latania. Nie wziąłem latania. O proszę, teraz będziemy mieli sklepik. Myślę, że wydam hajs, bo że nie są aż taki, nieważne, nie wydam nic. To było szybkie. Naprawdę mamy dużo obrażenia. No i niesamowicie zwiększony przelicznik pod obrażenia przez Sacred Heart. To rzeczywiście super dobre. Z pieniędzmi, które zdobywamy. Money. Czy aktualnie... A... Nie mogę, podniosłem to speedball z itemów. No dobra, w sumie nic ciekawego nam nie zostało. Ewentualnie sekret, mógłbym się rozejrzeć za sekretem. Sekret może być w tym miejscu, wierzę w to, uwaga, bang. Nie było, dobra, dalej mi się nie chce szukać. Więc lećmy do bossa od razu. Lećmy od razu do bossa, tylko nie być w te kolce, Kambus. Wow, to było szybkie. Okej, okay, nie wiem co to mi daje, Roid Rage. Okej, okay, jestem szybszy, to jest jak najbardziej na plus. Tak, bardzo szybszy. To mi się podoba. Dobra, 50-50. Mamy na Angel Ruby Devil Deal. Oberwałem, bo mogę. Czy będę... Nie, mam maksymalny speed, jaki możemy mieć, więc to nie mi się nie opłaca. Okej. Okay. Mhm. Wyłączcie się, duchy. Nie przeszkadza mi wasza obecność. Wow! Ten nóż ma zbyt dobre obrażenie. Zbyt dobre. Holy fuck. Wow. Ale tak czy siak, bardzo bym chciał ten Sacrifice Room. Zbyt bardzo, moi drodzy. To jest zbyt bardzo relewantne do moich interesów. Jeżeli bym zwiększył sobie szansę w Sacrifice Roomie na Angel Room, to miał praktycznie gwarantowany Angel Room. Okej, okay, rozwalone jeszcze to. Praktycznie nie mówię, że w pełni. I to by było dla mnie dobre. Czasochłonne! Kuźwa mać, serio. Naprawdę nie trafiłem? Te pieprzone przyciąganie. Dobra, zdjęty. Haha!
Tyle kluczy, tyle bomb. Nie przydadzą mi się w takiej ilości, no ale cóż mogę powiedzieć. Nie chcę tego otwierać, jest traktowana jako zwykła skrzynka. No, bang, 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 zajebiście. Za nie ma nic, dół. Wow, było nawet blisko. Hopsa. Puberty. Nic to nie zmieni aktualnie. O, jest treasure room. To może być ciekawe. Przepraszam, jeszcze nie zabiłem wszystkich? Jak to? Wejdźmy tutaj najpierw. Okej, okay. Co to jest? Joker. Joker jest super. Aktualnie jest bardzo super. Piggy bank? Nie. Ewentualnie potem rolniemy. Relikt? Okej, wezmę. Spoko, podoba mi się. Bardziej mi zależy na bossie, ogólnie. Eternal Herb, nie wiem czy chcę. No Sheriff Wand. Ewentualnie rolniemy Piggy Bank, potem. Pierw chcę dojść do bossa i mieć wyjebane na wszystko. Co nie, co nie. U, ile bomb. Ile bomb, ile wszystkiego. Aktualnie bym naładował tą kostkę. Jakbym po prostu clearował. No ale cóż. A, już się obrywałem, ale wyjebane. No, znalazłem to co chciałem. To jest Dunk z Depths 1, więc spoko. To wezmę. Nie podoba mi się to, że... Rolnąć? Czy chcę rolnąć? Mamy zbyt duże obrażenie. Nie, celujemy Venger Roomy. Celujemy Venger Roomy, nie chcę. Aktualnie bardzo nie chcę. Nie, nie ma sensu. Nie wiem, otworzę to, bo mogę. Darmowe punkty, jej! Nie wiem, czy ktoś w ogóle zwraca uwagę na te punkty. Zastanawia mnie to. Dobra. Co to jest? Pwyty. Nie wiem. Dostaję sobie, bo ma fajną nazwę. Znaczy, ma fajny opis. Jej! Co tutaj było, nie pamiętam. A, tutaj był sklepik. Dobra, treasure room braliśmy. To mogę rolnąć rzeczy w sklepiku. Mapa? Mapa się wydaje ok, pomysłem. No, mapa jest ok. Nie było chyba nic więcej do rolnięcia, co nie? Nie pamiętam, chyba nie było nic. Byliśmy w treasure roomie? Nie, nie było nic. W sklepiku byliśmy, w treasure roomie byliśmy. Tak, bossa rozwaliliśmy. Aha, nie ma już nic do rolowania. Więc... Pora na kolejny stage, w takim razie. Oh yeah. Opa. Niej będzie. Może znajdziemy... ten sacrifice room, byłoby super. Au. Wyjebane. Opsa. Żeby zwiększyć też tą szansę. Rozwalmy ciebie, bo tutaj mogą być fajne rzeczy. Rozwalmy również ciebie, bo tutaj mogą być fajne rzeczy. Opa. Dzięki za te życia, kompletnie nie potrzebuję tego. Pieniądze owszem, bo obrażenia. Wow. O, oberwałem, brał dla mnie. Pięknie. W sumie wejdę tutaj, mamy Holy Mantle. Możemy mieć wyjebane, to nie jest to, czego oczekiwałem od życia. Czy chcę to? Nie. Nie. Nie, nie chcę. Meh, może być. Gapi item. Wezmę, mi się nie będzie chciało potem latać w tą i z powrotem. Dobra. Rozdupczony. Co to jest? The Sun. Nic mi to nie da. Bo stawiam sobie Jokera oczywiście, ale... Ale niech będzie. Niech będzie, moi drodzy. Niech będzie. Którędy mam iść? Nie wiem, w sumie tędy. Tędy mi nie było, tędy mam iść. Prosty wniosek. Pieniądze, daj mi pieniądze. Czemu nie dajesz mi gro pieniędzy, kiedy to mi daje profity? Gra mi zawsze zadaje za dużo pieniędzy, kiedy już mi nie są potrzebne, ale za mało, kiedy są mi potrzebne. Może nie są potrzebne, ale są przydatne na pewno. Czemu to tak działa, a nie inaczej? How about fuck you? O, Loki Horn? Porolujemy sobie. Auć. Porolujemy, ale wpierw muszę znaleźć jakieś, nie wiem... Baterie, cokolwiek. Tędy chyba nie mam iść. Mam iść, nie mam iść. Tutaj byłem, nie? Tak, byłem.
Dobra. Mhm. Tędy przejdźmy. Okej, okay, możemy zrobić tak. I się wrócić. Może znajdziemy coś interesującego dla nas. Może. Hopsa. Bang. Technology, laser. To mi chyba nic nie da. To nie tak działa. Z nożem to nie będzie działać. Co nie? Z nożem to nie ma synergii. Więc szukamy dalej. Ewentualnie bym stracił nóż, to by była tragedia. Aktualnie nie taka straszna tragedia. Ale nie, wrócimy się tam jeszcze, jak znajdziemy jakąś baterię jeszcze jedną. Bo czemu by nie? Dzięki ci za po raz kolejny. Mógłbym to wziąć de facto, bym miał... Ale w sumie gapium nic nie daje. Nie, nie ma sensu. Nie ma sensu. Gdzie ja mam iść do jasnej cholery? Zgubiłem się! Tutaj dołem? Te. Tędy była droga. Indeed! Hoppa! Zabi, dobra. Czy... Zastanawiam się nad wróceniem po te technologii. Wiecie co, wrócę się po nie. Jestem ciekawy, czy jest jakaś synergia. Bo nie mam w sumie 100% pewności. Niech będzie, zaryzykujemy. Niech będzie, spróbujemy. Spróbujmy, zaryzykujmy. Najwyżej będę płakać. Najwyżej, jolo, biorę. Technologii. Nie! Nie dość, że mamy nóż, to jeszcze strzelamy. Okej! Okay. I to jest całkiem silne w takim razie. Czy to jak się kombi? Nie tracimy tego ataku. Ej, zajebiste, mamy podwójny atak dzięki temu. Tak szczerze. To jest aktualnie bardzo silne. Bo to ma jeszcze same naprowadzające pociski przecież. Aktualnie. Uuu, ile hajsu w końcu. Dobrze, jeszcze większe wrażenia. Tearzap. Przydadzą się dla laseru. Strzela jeszcze szybciej. Yeah. Dobra. Lecimy. Isaac! Wow, wow. To było szybkie. To aktualnie było szybkie. Lecimy dalej. I teraz mamy Joker, ale jeszcze może się pojawić deal. Będę chciał pójść... Tędy. Raczej tędy będzie boss, jeżeli będziemy szli. Zakładam, tak? Okej. Okay. Pięknie, dawaj. Wow! Ten laser po prostu strzelił raz i nie ma. I znikli. I nigdy nie wrócą do życia. Ej, ten laser jest zajebisty aktualnie. Świetne obrażenia, świetne tirsy, sam naprowadzający efekt. Kuźwa mać. Dwa strzały, nie ma przeciwników. Super, to jest bardzo silne. Bardzo dobrze, że wziąłem ten item. Świetnie się sprawdza. Może nawet uda nam się zrobić hasza, co będzie jak najbardziej okej. Wow. Uwaga! Devil Deal. Mogę wziąć to, bo tirsy są na plus. Rolne raz. Rolne dwa, bo czemu by nie? Mega Blast! Czy chcemy Mega Blast, to kosztuje w ogóle tylko jedno życie. Nie. Dalej chcę celować w Angel Room. Tak serio. Bardzo mi zależy. Chociaż Mega Blast byłby silny, ale mam wystarczająco duże obrażenia. Wystarczająco duże obrażenia, żeby mieć wyjebane. Tak naprawdę. Żeby mieć wyjebane na wszystko. W sumie tędy chcę iść. W sumie nawet nie muszę atakować nożem. Ten laser zadaje wystarczająco dużo obrażeń. Co nie? Czy ja właśnie straciłem szansę na Devil Deal? Chwila, czy naprawdę mam zmniejszone szanse na Devil Deal? Wow, jaki żal! Ten demon miał mi nie zabierać szans na Devil Deal. Mówiliście, że nie zabiera, w sumie wcześniej sprawdzałem, nie zabierał. Jak to działa? Jak to działa? Czemu tak to działa? What the fuck? Zmniejszyło mi to szansę. Wow, ale żal. To jest tragedia. Albo mi się zdaje, chwileczkę, my mieliśmy Devil Deal w poprzednim pomieszczeniu. Tak, mieliśmy, to są zmieszane bazowo. Dobra, pojebało mi się. W takim razie pojebało mi się.
Nic się nie zmniejszyło, jest okej, okay, jest okej. Okay. Boże, to obrażenie, co za chore gówno. A ty musisz używać nożu. Jej! Ale mogę. Dla tych obrażeń. No dobra. Niech będzie. Najwyżej użyjemy Jokera. Najwyżej. Zróbmy tak, zróbmy tak. Okej, okay, mamy bossa, super. No dobra więc. W sumie będziemy mieli hasza, możemy go zrobić, bo czemu by nie. Mamy w pizzu duże obrażenia. Wow. Angel Room! Fuck off! Aktualnie tak serio, fuck off. God damn it, you. God damn it. Nie, mam cię gdzieś. Lecimy tutaj i tutaj się teleportniemy. Tak, to jest dobry pomysł. Byli szanse na Angel Room. Chyba itemy. Mech. Otworzę jeszcze to, bo mogę. Jak to będzie działać? Czy ja właśnie straciłem wstaki na kostce w ten sposób? Nie. Jeżeli użyję tego, stracę podwójny ten. Petro. O, Petro, zajebiste. Okej, czyli mamy Jokera, nie możemy zostawić Petro. Dobra, teleport, Angel Room. Nie jest to Angel Room. Fuck, no dobra, trudno. Nie zdobędziemy już tego, czego chcemy. Więc możemy rolnąć to. Czy chcę etykieta? Nie, to mi gówno da. Oh yes! W sumie został nożyk, ale tak czy siak, zajebiste. Hopa. Okej, czyli strzelamy laserem bardzo szybko. To jest bardzo słabe. Ale aktualnie... Zrobimy tak. A wezmę tak. Why not? Nie chcę brać niczego z tego, rolniemy to. O, mamy możliwość sparaliżowania przeciwnika, to jest silne. Petro myślę, że sobie zostawię. Wezmę możliwość zatrucia. Czemu by nie? Dobra. Myślę, że jestem gotowy. Aktualnie mógłbym tutaj robić dwa przedmioty. Ale to nie jest warte zachodu. Death. Nie, to nie jest warte. Co nie, co nie, co nie. No, mam zielony promień. Petro będzie lepsze. W the chest. Dobra, bang! Chore obrażenia. Oh yeah. Uj, ten podwójny nóż. Mniam! O mój Boże, te obrażenia! Naprawdę zadaje dużo damage'a. Zobaczmy, jak dużo... Schował się. Super. Mamy plusik na czole, znaczy odwrócony krzyż. No, to zadaje w pizdu obrażeń. Nawet pomimo redukcji. Patrzcie, to jest chore. Mamy tak dużo obrażeń nakładających się na siebie. Dobrze, dobrze, dobrze. Czy pomimo redukcji, przeciwnik nie wyrabia z tą redukcją. Dużo obrażeń na haszu, to jest zabawne. I oczywiście fajnie się ten laser układa, że tak to ujmę, jeżeli to jest dobre określenie. Dobranoc. To chyba... To była bardzo szybka walka z haszem. Bardzo szybka walka z haszem. Holy shit, my nie musimy grać na seedach, mamy tak przejebane podejście. Dobrze, dobrze. Nic ciekawego. Aktualnie pieniądze, dobra, zobaczymy, czemu by nie. Aktualnie jest całkiem spory lag. Możliwość zatruwania penetracji, ten szybki laser, nóż, ten okrąg. Boże, my jesteśmy przejebani. To jest trochę przerażające. I z tej strony mogę wziąć klucz, dzięki czemu by się ten pojawiało więcej Angel Roomów, wierzę w to. Ale z drugiej strony Godhead, Sacred Heart, najlepsze itemy z Angel Roomu, no po prostu musiałem wziąć. Za te wszystkie chujowe Angel Roomy, które dostawałem. W sumie mogę tego tak poszukać, bo może być sekret. Co to jest? Infamy? No bardzo dobre swoją drogą. O, jesteście sparaliżowani? Jaka szkoda. Dawać hajs, dawać obrażenia. To aktualnie może być ciekawe. Dobra, dobra. Co dostanę?
To może być ciekawe. The Tower, Mech, Dagas, Purity. Dobra, dzięki za Soul Heart. Tak naprawdę. Będzie. Bam. Au. To jest przyjemne do oglądania. Aktualnie to jest bardzo przyjemne do oglądania. Nope. Woo! Co my tu mamy? No nie wysiliłeś się, przyjacielu. No nie wysiliłeś się. No ale cóż. Ale cóż. Boss? Nope. It's not. Co to jest? The Lovers. No tak. Kopiowanie efektu. Tak czy siak. Co to jest? Magician. No, mamy efekt samonaprowadzających tearsów, więc... Wyjebane, aktualnie. Aktualnie na pełnym wyjebaniu. Wow. Proszę mnie nie bić. Jestem bardzo delikatny. Czekaj, czy zabijemy Isaaca na hita, tak naprawdę. No, bardzo blisko. Bardzo blisko, bro. Dzięki. Yeah. Dobra. DCS Darkness. Mogą być dużo gorsza klątwa. Więc, te itemy są słabe. Nie wiem, co robiło to z ogonkiem, to jest chyba Skorpion, który aktualnie jest jakimś spoko. O nie, to nie był Spacebar item. Fuck, zjebałem. O mój Boże, to nie był Spacebar item. Jest mi smutno teraz. O Boże, zacznijmy jeden item tak naprawdę. Cancer. Ło, to jest ciekawe. Mam teraz podwójny strzał. Podoba mi się to. O mój Boże, te same prowadzające tirsy sprawiają, że to jest tylko silniejsze. Tu of clap, okej. O mój Boże, zajebiste. Holy fuck! Idę podwójne noże i podwójne wszystko. Wow! I fucking love it! Aktualnie ten shoot-up zadaje wpis do obrażeń. Możesz zdawać wpis do obrażeń. Boli mnie to, że podniosłem to gówno z okiem. Bardzo mnie boli. Z Gauga nie wiem. Nie wiem, czemu myślałem, że to jest ten. Że to jest Spacebar item, no ale cóż. Nic teraz nie zrobię. Niestety. Wow. Nic na to nie poradzę. Aktualnie mogę rolnąć te przedmioty, które się pojawiają. Z kostki D20. Ale nie wiem, czy mi się chce. Aż mogę. Jak będziemy mieli podwójny roll, to się wrócimy i rolniemy. Podwójnie. Są herty. Fajnie. Nie chcę do dużego. O, mogę się cofnąć. Goddammit. Bo to mi dawało dwa staki. Zgałganiłem. Gdzie jesteś, przeciwniku? Dara, widzę. Czy były wszystkie jeźdźcy? Chyba tak. Coś wyleciało? Karma? Nie wiem. Wezmę to. Nie wiem, co to mi daje, ale... Miejmy nadzieję, że nie udupinam to gry. Dobra, no niestety. Roll dwóch itemów. Split shot. To nie będzie działało. Tego itemu potrzebujemy! To jest jeden z tych itemów, które potrzebowaliśmy. Tak naprawdę. To jest właśnie jeden z tych itemów, które potrzebowaliśmy. Żeby zdobyć wszystkie itemy. Okej, super. Bardzo fajnie. Czyli teraz potrzebujemy tylko dwóch itemów. Tylko dwóch. Więc za pomocą rolowania jest szansa, że podejdzie nam ten item. Więc okej, z chęcią bym to przyjął. Tutaj mamy dwa itemy, aktualnie wolę je rolować niż pojedynczy item, no bo wiadomo. Żaden z tych itemów nie daje nam niczego ciekawego. Więc podwiedzajmy. Wow. To już, okej. Hoppa. Dobra. Hoppa. Pięknie. Czy tak, raz, dwa... Albo mi się zdaje, albo będziemy mieli... Albo mi się zdaje, albo będziemy mieli właśnie jedną kreskę za mało, żeby rolnąć przedmioty. Jeszcze raz. Znaczy będzie wystarczająco po pokonaniu bossa, ale nie przed. Co mnie aktualnie boli. Niestety. No,
Gdybym nie zgałganił z tym dużym pomieszczeniem, byśmy mogli rolnąć dwa przedmioty przed walką z Blue Baby. Rolniemy jeden raz, zobaczymy z Blue Baby, wrócimy się, rolniemy drugi raz. Bo może wlecieć właśnie nam to coś ciekawego. Papa. Nic ciekawych rzeczy. Więc okej, rozwalimy Blue Baby i jazdę. Ale ogólnie myślę, że ten run jest dobry. Świetne, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne podejście. No i przede wszystkim do jasnej cholery. Wow, nie zwal te noże. Dzięki. No i do jasnej cholery przede wszystkim zdobycie tego jednego itemu. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Teraz sobie nie muszę już strzelać. Bo po co? Nie ma żadnych przeciwników ani niczego. Hopa! No aktualnie... Sekret? I to jest coś, co może nam jeszcze wyrobić grę. Uwaga! No, nie. To nie jest to, czego oczekiwałem. Tak czy siak, dziękuję wszystkim za uwagę! Widzimy się w kolejnym odcinku. Wow. A w tym was żegnam. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Pa, pa. Jeżeli podobał wam się odcinek, możecie zostawić łapkę w górę, żeby wspomóc kanał i w tym mnie. A jeżeli wam się nie podobał, to... Musiał wam się podobać. W końcu straciliście 40 minut swojego życia, więc... Pa, pa. Do jutra.